Siema, z tej strony Kajek, witam was w drugim odcinku naszej kariery Wisłą Płock. Można powiedzieć, że jest to tak naprawdę pierwszy odcinek, bo tamten to był zerowy, więc tak naprawdę nic tam nie robiliśmy. No ale cóż, zaczynamy. Chciałbym sobie zmienić formację na inną, tylko nie będę tutaj zmieniał, bo to jest oryginalny skład. Sobie stworzymy nową. I doszła też mała zmianka. Zmieniłem jedną rzecz, o tak. Gram na legendarnym, bo trochę sobie prywatnie pograłem i już troszkę tam ogarniam, więc będę grał na legendarnym. Tak, to jest ta formacja, jeszcze ustawmy skład. Także tak się prezentuje nasz skład. Jak sami widzicie, tak go ustawiłem. Nikogo nie będziemy wypożyczać ani sprzedawać na razie, bo mamy dość mało zawodników. I też możecie mi pisać prawego obrońcę, bo to nie zauważyłem tego. Ma 32 lata. Niedługo będzie kończył karierę, także możecie też pisać. A teraz przechodzimy do propozycji, jakie mi napisaliście. Chciałbym wam z góry podziękować. Pierwsza to jest od Bednarek. Napisał Krzysztof Krawczyk. No nie wiem ile można za niego. 400? Nie, za dużo, 200 tam na początek. Bo nie mam dużego overola. Miał w tamtej chwili chyba 56 czy coś takiego. Jarosław Jach, druga propozycja. Też zgłosimy 200. Nie wiem, naprawdę nie wiem ile mają overola, ale zaufam wam tym co napisali propozycje. Kolejny to jest Formela. Nie wiem, ktoś tu lubi Lecha wykupywać. Za niego już myślę złożymy 300 tysięcy. Myślę, że za mało to będzie, no ale jakbym złożył za dużo, to bym stracił. Jeszcze Adamczyk. Ktoś mi złożył propozycję. Ale myślę, że Adamczyka ewentualnie wypożyczymy. Można by było Dina Furmana i byśmy mieli dwóch Furmanów w środku pola. No ale to taki joke. Przemysław Frankowski. To myślę, że też 300 tysięcy. Składamy ofertę. I teraz to jest tyle od jednego pana Krzysztofa. I teraz od KS Kłodzpis dostałem, żeby spróbować ściągnąć Pazdana. Nie jest to dość realistyczne, bo Pazdan powiedział, że chce w Legii zostać, bo miał ofertę z zagranicy. I tak samo myślę, że nas nie stać na Pazdana. Ale cóż, zaobserwujemy sobie go, zobaczymy jaką ma wartość. No i co, i zobaczymy. Staliśmy oferty. Wart więcej Formela. 300, to może byśmy dorzucili jakiegoś zawodnika, jakiegoś małego wlazłu. Mało overola ma. I zobaczmy, tak, wlazło plus 200 tysięcy za Formelę. Tylko jeszcze zobaczymy jakie ma statystyki wlazło. Proszę, na Jarosław Jach wart więcej. No to złóżmy jakieś 250 może. Zobaczymy. Także teraz zobaczmy jeszcze jakie miał te statystyki ten lewy pomocnik, za którego... Nie to. Za którego złożyłem. W sensie, żeby... No wiecie o co chodzi. Całe przyspieszenie, ale ma wytrzymałość dobrą. Więc może lepiej by było Gemegę. No, Gemegę najwyżej wyrzucić. Chociaż jest młodszy, a wlazło, no wydaje mi się, że ma lepsze statystyki. Także poprawimy ofertę najwyżej. Zaraz. Michał Pazdan. 75 to wiadomo, 3 miliony to nas nie stać, ale na listę transferową. Wszystkim dziękuję za propozycję. Kraków zaakceptował, Bednarek. Wart więcej. Tak myślałem. Więc złożymy też 250 za Bednarka. Wypożyczenie. No, za dużo nie stracimy, a możemy zyskać, także wypożyczamy sobie Adamczyka. Pierwszy transfer. Frankowski odrzucili. Dorzucimy im... Nie mogę Gamegę dorzucić?
No to trudno, to wlazło, dorzucimy. W takim razie prawie 400 tysięcy łącznie, jeżeli liczyć wartość wlazło. I zobaczmy. Wchodzenie kadry, nie do przyjęcia, Dariusz Formela. Sama kwota jest niewystarczająca, Zagłębie Lubin 125, ale to by przydało się jeszcze zobaczyć, ile oni no mieli overalla. Jak to będzie wyglądać, bo przynajmniej wiemy, że już 1525 za niego chcą. Furman przechwyty, prawie 69 overalla. Ciągnie grę w Płocku w tym sezonie. Oferta, nie są zainteresowani. Zbyt niska. O, Formela, o, już Formela odchodzi, ale 1200 to i tak byśmy go nie kupili, myślę. Dodałem sobie Wieteskę. Wieteskę też można by było spróbować wypożyczyć na przykład. No tak, no tak w sumie nierealnie by było. Chociaż i on kosztuje 1900, a spróbujmy go kupić, co tam za milion, tak. Za 1300. Za milion, jak jest? 1100. 1010. Spróbujmy. Legia przyjęła naszą ofertę transferu, także to może być nawet wzmocnienie. Zobaczymy, jak będzie grał Wieteska i jak się będzie rozwijał. Konferencja to na razie nie i niedługo dostaniemy końcowy raport właśnie, frankowski. On kosztuje milion. To można by go było spróbować wyciągnąć. A już mu złożyliśmy ofertę, to na razie nie. Dariusz Formela. A i tak już odszedł, to słabo? Jach. No z kosztą się ma trochę słabą, ale siła 400 tysięcy. Także zobaczmy, jak złożymy 200 900 tysięcy. Jan Bednarek ma dobrą skoszność, siłę słabo, ale główki. No, zobaczmy, spróbujmy 300 320 tysięcy. Także przechodzimy do pierwszego meczu, skład znacie. Gramy z Lechem Poznań w pierwszej kolejce. Gramy oczywiście podstawowy, wyjazdowy. No i przechodzimy do tego spotkania. Rozpoczęcie Ekstraklasy, gramy na Europark, nie zmieniła się nazwa. No cóż, szkoda. Z tego co wiem, to jeszcze nie ma oficjalnych tych takich, wiecie, no, scoreboardów, czy jak to tam, z Ekstraklasy, ale może niedługo będą. Bo fajnie to wygląda, w sensie, że ta piłka, te bramki i tak dalej, loga. Mógłbym grać po angielsku, żeby byli sponsorzy, ale na razie nie będę grał, bo jeszcze nie gram, bo jeszcze nie znam do końca całej tej FIFA. Nasz skład znacie, zobaczmy skład Lecha Poznań. Się prezentuje skład Lecha Poznań, Lecha. Oj, Gajos to jest bestia, naprawdę, jego strzały z dystansu. No, jeden z mocniejszych składów, no i przechodzimy do tego spotkania. Jest podanie do Rece, Arkadiusz Reca. Rydol jak uderzenie, ale prosto w ręce Buricia. Jest Maciek Gajus, dośrodkowanie. Sylwestrzak, Trałka, jeszcze Sylwestrzak. Oj, to było złe podanie. Makuszewski uderzenie, broni Kiełpin, no. Świetna interwencja w 21 minucie. Bo to po tym fatalnym błędzie mogła paść bramka. Jeszcze dośrodkowanie. Trzeba to wybić, to Kiełpin znowu ratuje nam tyłek. Jest Kante. Kante, uderzenie i mamy bramkę, no. Świetna interwencja. Jaka interwencja? Po prostu świetny dribbling. Tak jak ostatnio też Kante wykiwał chyba czterech i strzelił bramkę, a ogólnie w meczu dwie. Nie pamiętam, z kim oni grali. Z kim grała Wisła, ale też tak ładnie ukiwał.
no, ładniej niż tutaj, ale też wyszło. Także Kante strzela naszą pierwszą bramkę w tym sezonie. Dość ładna bramka, muszę powiedzieć. No i wygrywam 1-0 z Lechem w minucie 36. Jest rusza Krivec. Krivec, co on tu porobił? Reca uderzenie, ale mógł podejść bliżej. No strasznie mało wytrzymałości oni mają, muszę wam powiedzieć. Ale to, co Krivec tutaj porobił, to był miód malina. I muszę też powiedzieć, że fajnie się Kunem kiwa, drybluje, jak to woli. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0. Wojciech Pawłowski. Świetne podanie do Tetecha. Tetech, uderzenie. Dwa słupki. Ale mieliśmy szczęście tutaj w ostatnich minutach, bo mogliśmy stracić bramkę. Kante. 2-0, no świetnie poklepaliśmy tutaj. No i wygrywamy 2-0, Kante strzelił dwie bramki. To tak jak w tamtym meczu, co kiwał. Co po tamtej bramce, co mówiłem, no idealny strzał. Budzić bez szans. To w tamtym meczu, co tak okiwał, to też strzeli dwie bramki, więc to jest jakieś nawiązanie, ale oni chyba nie grali wtedy z Lechem. Może chyba z Ruchem? Nie. W każdym razie 2-0, 87 minucie Kante strzela brameczkę. Znowu dośrodkowanie. Wbijamy tam piłkę, no i koniec tego meczu. Wygrywamy 2-0. Jak na pierwszy mecz w tej karierze i pierwszy mecz tym zespołem, to uważam, że udany. Jest potencjał, muszę wam powiedzieć, tylko słabo z tą wytrzymałością. Zobaczymy, kto po pierwszym meczu zostanie. No, Jose Kante to było pewne. Legia Warszawa, Wisła Kraków 1-1. Także zobaczmy, z kim mamy drugi mecz. Bo drugi mecz już zagramy w kolejnym odcinku, za Zagłębiem. Tylko czy się coś rozwiąże z transferami? Jose Kante oczywiście jest, Arkadiusz Reca też. No to symulujemy trening. Bo chciałem ich dodać, bo oni naprawdę fajnie grali, ta dwójka, zwłaszcza Reca, tak fajnie im się nim kiwa. No cóż, zobaczmy, jakaś odpowiedź. Wieteska. Chciałbym mieć większą rolę. A jak damy ci zmiennik, Mateusz? Posłuchaj, to cię ten ci będzie odpowiadać. Przyjęli odnośnie Jana Bednarka. Zobaczymy. Najwyżej sobie porównamy w kolejnym odcinku, kogo tutaj zakupić, czy Wieteskę, czy Bednarka, albo najwyżej napiszcie w komentarzu, jak sądzicie. 525 to Jacha sobie już damy spokój, ale dziękuję za propozycję. Wieteska przyjął, także napiszcie w komentarzu, kogo byście woleli zobaczyć. Wiśle, Płock. Tylko jeszcze damy mu, złożymy jeszcze raz ofertę i myślę, że teraz powinien zaakceptować. Także co? To by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym zagramy z Zagłębiem Lubin. Bez żadnych zmian w składzie na kolejny mecz. No i co? To było na tyle. Do kolejnego. Cześć. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu.